Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy smażone banany w cieście. Potrzebować będziemy szklankę mąki pszennej, pół szklanki mleka, jedno jajko, szczyptę soli i jeżeli lubimy cynamon. To już według uznania. Jeżeli lubimy, cynamon podkreśla smak bananów. I tutaj mam 4 banany i w rądlu rozgrzewam tłuszcz. Smażymy w dużej ilości tłuszczu, a tutaj mam 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Banany mam dokładnie opłukane. Pokroimy na centymetrowe kawałeczki, opruszymy mąką ziemniaczaną, zanurzymy w cieście i będziemy smażyć w dużej ilości tłuszczu. Ciasto musimy dobrze wyrobić, aby miało jednolitą konsystencję. Już jest dobrze. I teraz obieramy banany i kroimy na kawałeczki. Odcinamy przepraszam, końcówki i kroimy na centymetrowe kawałki. Tak jak już wspominałam, opruszymy w mące, zanurzymy w cieście i smażymy. W rondlu już mam tłuszcz rozgrzany. Spróbujemy. Zawsze sobie sprawdzamy. Jeżeli tak, już jest dobrze rozgrzany. I kładziemy banany. Dokładnie obtaczamy. Po prostu zanurzamy dokładnie w tym cieście i wkładamy na rozgrzany tłuszcz. Ojej, spadło mi. Tak to wygląda i smażymy na złoto-brązowy kolor. I tak oto wyglądają banany smażone. Wyjmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu i dajemy następną porcję. Jest to idealny deser, szczególnie lubią go dzieci, szybciutki w wykonaniu, a zarazem smaczny. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Banany smażone w cieście.